Piotr Maciejko na 8 miejscu, Jan Ziobro, przypomnijmy, jeszcze Dietkart, Wang, Maciejko, Japończyk, Kasaj i Polak Jan Ziobro, a później Michał Maksymoczkin, ten, który skoczył 104 metry, a teraz Kamil Stok już jest w połowie rozbiegła, a teraz już wybija się z progu i niech leci, niech nam rośnie i niech będzie coraz większy i to jest skok kapitalny, to jest skok najdłuższy w tej pierwszej serii, 105,5 metra, Kamil Stok fruwał jak rybitwa, gdzie się po sardynki wypychane z oceanu przez rekiny.